Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy też gościć na Euro drużynę Rosji. No ale wiadomo, że Rosja, największa federacyjna republika spośród wszystkich dawnych republik Związku. No i teraz pytanie, radzieckiego czy sowieckiego? Proszę Państwa, której formy używać? Oczywiście, że przed wojną był to tylko Związek Sowiecki. Soviet Union, rejestracja samochodowa SU, znając cały świat, Soviet Union, nawiązanie do Unii Związku Sowieckiego. Ale proszę Państwa, można by powiedzieć tak, ponieważ Polska międzywojenna była niechętna Związkowi Sowieckiemu jako takiemu. No nie kochała się Polska międzywojenna ze Związkiem Sowieckim. Bano się tego Związku Sowieckiego, że komunizm rozleje się po Europie. To kiedy w 1945 roku znaleźliśmy się pod geopolitycznym panowaniem tegoż Związku Sowieckiego, to żeby uniknąć negatywnych skojarzeń, bo o Związku Sowieckim nie można było źle mówić, można było mówić tylko w tonacji pozytywnej, to nasz największy sojusznik, to gwarant naszych ziem zachodnich i północnych. Wrocław i Szczecin są przy Polsce dzięki Związkowi Sowieckiemu. To żeby uniknąć tych przedwojennych, negatywnych skojarzeń, przetłumaczono dosłownie ten sowiecki na radziecki. Taki przymiotnik był polszczyźnie znany, proszę Państwa. Od rady można było stworzyć przymiotnik radziecki. Można było stworzyć. I proszę Państwa, Związek Radziecki stał się na 40, ile? Na 44 lata, od 45 do 89, jedyną możliwą oficjalną przydawką rzeczownika Związek, prawda? No gdyby ktoś wtedy powiedział w tekście oficjalnym sowiecki, to o mój Boże, może by się pożegnał z pracą, gdyby tak na przykład powiedział jakiś sprawozdawca sportowy, że gramy dzisiaj ze Związkiem Sowieckim. Trzeba było grać tylko i wyłącznie ze Związkiem Radzieckim i to byli sportowcy radzieccy. Oni mogli pochodzić z Federacji Litewskiej, Łotewskiej, Białoruskiej, ale to byli wszystko radzieccy sportowcy. Proszę Państwa, kiedy w roku 80 zaczęła się Solidarność, ostatecznie w roku 89 staliśmy się państwem suwerennym, to określenie Związek Sowiecki znów się zaczęło pojawiać. Oczywiście znów z pewnym takim odcieniem negatywnym, prawda? Odnoszącym się i do tego Związku Sowieckiego lat międzywojennych i do tego powojennego, przez który to Związek Sowiecki, no nie byliśmy do końca suwerennym krajem, prawda? Dlatego proszę Państwa, no cóż dzisiaj tu powiedzieć? Ja myślę, że w tym sensie bezpieczniejsza, że zupełnie neutralna, chociaż oczywiście znów dla drugich nieneutralna, bo kojarząca się z oficjalną nazwą obowiązującą w PRL-u, jest mimo wszystko konstrukcja Związek Radziecki, prawda? No tak to było, tak to było. Natomiast Związek Sowiecki, być może, że po latach, kiedy już dzisiaj emocje opadły, no też nie ma już tego wydźwięku tak zdecydowanie ujemnego, negatywnego, jaki miał jeszcze po wojnie, czy w latach międzywojennych. Powiadam, mimo wszystko na tej szali, która konstrukcja bardziej neutralna, no powiedziałbym, że Związek Radziecki, Natomiast Związek Sowiecki, no właśnie nawiązuje do Soviet czy Soviet Union, mówiąc z niemiecka, który no, zna właściwie cały świat, zmotoryzowany świat, a ten zna oczywiście tabliczkę SU, Soviet czy Soviet Union. Więc proszę Państwa, myślę, że nie ma co sobie szarpać jakichś nerwów, nie jest to aż problem tak ważny. Powtórzę, no bardziej neutralna wydaje mi się konstrukcja Związek Radziecki. Dziękuję bardzo serdecznie, do usłyszenia.